Co malujesz? Pochwal się. Ja tak siedziałam i też obskubywałam. I też tak upadały. A jak wam się mieszkało na w Woli Piłsudskiego? Halo, słyszałaś? Jak się mieszkało w Woli Piłsudskiego? Dobrze. Dobrze? Jak tam życie wyglądało? Ale to życie było niedługo. Niedługo? Ile? Bo przyjechali wojny i nas zabrali. No rozumiem, ale ile lat mieszkałaś tam? Nie pamiętam, 12 chyba. Nie, 12 nie. 12 jak nas do Rosji wywozili. Miałam 12 lat. Rozumiem, ale co pamiętasz z Woli Piłsudskiego? Mieliście gospodarkę? Ten dom pamiętam. Tak? Zabudowanie duże bardzo było, podwórze. Przyjeżdżali, grali w piłkę. A to była miejscowość Wola Piłsudskiego, czy miejscowość inaczej się nazywała? Jak? To była miejscowość tam, gdzie mieszkaliście, Wola Piłsudskiego, czy to był jakiś rejon, obręb, osada? To była osada. Osada się nazywała Wola Piłsudskiego. A miejscowość? Jak? A miejscowość? Czy to miejscowość tak się nazywała? Miejscowość Podzamcze. Podzamcze. Do Podzamcza należała. Rozumiem. Chodziliśmy do Podzamcza, do szkoły. A ile kilometrów mieliście do szkoły? 3. Mhm. I duża to była miejscowość? Nie. Dużo ludzi mieszkało? Tam ci dużo? Tak. Tak dużo nie. Ale jakie to było społeczeństwo? Sami rolnicy, tak? Sami rolnicy, tak. Takie było osiedle. A zaraz za tym była wioska, się nazywała Ukraińska Kruki. Kruki? Tak. A dlaczego ukraińska? No bo tam Polaków nie było. Aha, czyli były wioski tam, gdzie byli sami Polacy, a byli tam, gdzie Ukraińcy, tak? Zależy. Dużo było wiosek, że byli prawie same Polacy. Mhm. Pod kamieniu byli Polacy same. Później nie pamiętam tych wiosek, ale było dużo wiosek, że byli Polacy. Rozumiem. A u was na wiosce czy w osadzie byli Ukraińcy też, czy też sami Polacy? U nas Ukraińców nie było, był Żyd sklepowy. Jak się nazywał? Nie wiem. Wiem, że był Żyd z rodziną. Mhm. No, a utrzymywaliście? Pop był też z rodziną. Pop. Mhm. Ale pop Polak czy pop Ukrainiec? Nie wiem. Mhm. Może Ukrainiec, bo te dziewuchy byli, mówili na nich Ukraińki. Mhm. Dwie córki miał. A jak żyliście z innymi miejscowościami, jeżeli chodzi o te kontakty z Ukraińcami? Oni przychodzili do nas. Ale kto przychodził? Te popa. Ten popa córki, aha. Córki przychodzili do nas bawić się, piłkę grać. To do nas przyjeżdżał taki Schełma Cesiek. Mhm. I on to organizował. On był student. On organizował co roku, grali piłkę i przychodzili inne, nawet Ukraińcy przychodzili. Mhm. No ale jak to wasze życie wyglądało? To co, wy mieliście gospodarkę? Mieliśmy bardzo dużą. Mhm. I kto pracował na gospodarce?
ludzie. Zatrudniani, tak? Tak. Ale Polacy czy Ukraińcy? Chłopaki ukraińskie przychodzili do roboty. Mhm. I dobrze współpraca się układała? Ja nie pamiętam. A nasz ojciec miał jednego robotnika sobie. Mhm. Tak uprzątać wszystko. Konie uprzątał, krowy. Mhm. Nasze konie były ładne. Jeden był siwy, jeden gniady. Gniady był, siwy był wojskowy. Dlaczego wojskowy? Od wojska kupiony. Mhm. A gniady był dokupiony, niższy, mały. Mhm. Jakie jeszcze zwierzęta mieliście na gospodarce? Krowy, dużo krów. Ale dużo to ile? 8. Mhm. A inne jeszcze jakieś zwierzęta? Z początku było 8 krów. 8 krów, 2 konie, tak? A później jak zaczęli zdychać, to się zmniejszyło. A dlaczego zdychały? Zdychali, jak dziadek wgonił, jak deszcz padał, wgonił na kuniczynę i oni popękali. Mhm. Taki miał trokar. I przybijał te krowy, żeby powietrze wychodziło. Mhm. Dużo było krów. Krów było dużo, cielaki byli. A na gospodarce co uprawialiście? Co? No, na ziemi co było uprawiane? A ziemi to było urane końmi. No tak, ale co tam, zboże jakieś? Ojciec sam orał. Mhm. I co później robił z tymi plonami? Sprzedawał? Sprzedawał w mieście w Radziwiłłowie. Ale na targu czy gdzie? Czy komuś? Na targu, to ja nie wiem. Czy skup był jakiś? Wiem, że woził do Radziwiłłowa zboże. Żydom, o Żydom. Aha. Tam było bardzo dużo Żydów w Radziwiłłowie. Rozumiem. I tym Żydom sprzedawał. A oni mełli na mąkę. Aha. I piekli. Hmm. Nieraz przywoził pieczywo. Mm-hmm. Nasz Tadeusz tam był u niego. Mieszkał na kwaterze. Mm-hmm. Ten nieraz ojciec jak pojechał do Tadeusza, woził mu jajka. I co to jeszcze? Sernik jak mama upiekła. Mama piekła dobre serniki. Pieczywa mu zawiózł. To ile was było w domu? Kogo? Ile was było w domu dzieci? Z nami? Tak. Wszystko było w szkole. Nie, nie, ale ile was było razem w domu? Mama, tata i kto jeszcze? Ty? Tadeusz, Zocha, ja, Jadzia i Mietek. Aha. Pięcioro. Mhm. Kto był najstarszy? Tadeusz. A najmłodszy? Mietek. Mhm. I wszyscy chodziliście do jednej szkoły? Jak? Wszyscy do jednej szkoły chodziliście? Nie, Tadeusz już chodził do gimnazjum. Mhm. A było ogólniak i handlowe. Tylko dwie gimnazjum było przed wojną. A gdzie były te szkoły? W Krzemieńcu. Nie. Chyba w Krzemieńcu. Krzemieńcu. W Krzemieńcu, no. Mhm. Ale to były polskie szkoły, czy jakie to były? Polskie, ale i Ukraińcy byli też w szkole w tej. Brali i Ukraińców. I Polaków. Aha. I Ukraińców. I w jakim języku się tam wykłady odbywały? Po polsku? Polskie języki. Czyli Ukraińcy też po polsku umieli mówić? Ja nie wiem, czy Ukraińcy tam mieli, czy nie. No, mówiłaś, że chodzili. Tam chodził Tadeusz, nas chodził do handlówki pierwszej i Zocha do drugiej handlowej. Mhm. W Krzemieńcu chyba.
bo jak nas wywozili, to ich dowieźli, dołączyli. A to razem żeście nie jechali? Nie, bo oni byli w szkole. A w tym momencie, jak była łapanka, to byli w szkole? To nie była łapanka, to wywozili normalnie. Aha. Przyszli do domu. A jak się zaczęło przed tą wywózką? Były jakieś sygnały, że będzie wywózka, że coś są jakieś problemy, czy nie? A Ukrainka przyszła i mówiła. Co powiedziała? Sprzedajcie albo oddajcie, macie takie ładne jełówki, krowy. Ludziom oddajcie, bo tylko kołchozy zakładają, tylko będzie można jedne krowy zostawić. Uprzedziła Ukrainka. Ale uprzedziła o czym? O tym, że będą wywózki, czy co? Jak? O czym uprzedziła? No, przeszkodziła, żeby sprzedać dużo rzeczy, jałówki, bo byli u nas takie piękne jałówki. Rozumiem. Młode. Dużo. Mama hodowała te jałówki. I nasza mama posłuchała i porozdawała. No ale wiedzieliście, że będą jakieś kłopoty z Ukraińcami, czy nie? Czy nie spodziewaliście się? W Rosji? No nie, no tam, gdzie mieszkaliście. Były jakieś zatargi z Ukraińcami, czy raczej nie? Nie. Aha, dobrze żyliście. Ukraińcy byli miedza. Rozumiem. Nie, nasz ojciec bardzo dobrze żył z... Jeden, wiem, był Iwan się nazywał. Do nas chodził, ojca lubiał. Przychodził do ojca nieraz w koło domu dla cielaków nakosił trawy. Choroszy, Iwan choroszy był. No i jak to się zaczęło, jak przed tą wywózką? To co, zaskoczeni byliście? Jak? Jak była ta wywózka, to wcześniej był jakiś sygnał, że będzie wywózka, czy zaskoczyli was? A tylko ta kobieta ukraińska przyszła, powiedziała. Ale to w tym dniu, czy wcześniej? Nie, ona powiedziała i to zaraz jakiś czas szybko. Podjechali Sowiety i tak pokazali sobie, że my nie rozumieli. Dziadek rozumiał, ale my dzieci nie rozumieli. A oni mówili, Subirejsia. Trzech Sowietów było. A czym? 10 lutego roku 40 wywieźli nas z kraju do... Wywieźli nas z Polski do kraju nieznanego. A czym przyjechali? Sańmi. Sańmi? No, to zima była. No ale to z sańmi to co, tylko po jedną rodzinę przyjechali, czy jak to było? Dla każdego sanie. Czyli do każdej rodziny przyjechały sanie? Sanie. No i tymi saniami co wam pozwolili zabrać? Co powinni zabrać? Co pozwolili wam zabrać? Co żeście zabrali? Tylko w ręce. Pościel mama zabrała. No ale oni mówili, dlaczego to się dzieje? Dlaczego was wywożą? Coś mówili, czy nie? Nie, mówili, że przysiedlają. Ale grzecznie to się odbyło, czy nie? Grzecznie, bardzo grzecznie. Jeszcze jeden dał adres. Jeden, ten soldat, dał adres do swojej rodziny, żeby dać znać, gdzie oni są. Napisał na takiej kartce i złożył jak koperta i dał, żeby gdzieś puścić. Bo im nie wolno było widocznie. No i co? I ty wtedy wsiadłaś na sanie, z kim byłaś? Jak? Z kim pojechałaś tymi sanmi? Z mamą, z tatą, tak? A mama, tata to razem z dziećmi. To ilu was było na tych saniach? Wszystkie. Tata, mama, Zocha, Tadeusz nie był, Jaćka nie była, bo Jaćka też była gdzieś w szkole. Tadeusz był poza domem, Zocha była poza domem i Jaćka, troje.
No ale to nie mówiła mama tym Sowietom, że dzieci są poza domem? No mówiła. I co oni na to? No to wrócili, dołączyli Aha. do nas, jak my wyjeżdżali Aha, czyli dołączyli wszyscy. na stację. I gdzie was tymi saniami zawieźli? No oni powiedzieli, gdzie uczymy się, przyjechali tam i zabrali. No ale później gdzie was tymi saniami zawieźli? Tam, gdzie był ojciec i matka. Ale tymi saniami, gdzie żeście jechali? Tymi saniami Tak. do wagonu. A daleko te wagony były od domu? Nie pamiętam, chyba daleko, bo to w innym województwie. Czyli tak daleko saniami jechaliście? Gdzieś daleko było. Saniami się jechało. Przecież parę kilometrów jest ten miasto Radziwiłów, czy te, jak się nazywa. Te inne wioski. Wszystkie parę kilometrów No dobrze, od naszej osady. i to z waszej osady wszyscy jechali tymi saniami. Ileś sań jechało, tak? Dużo sań? Wszystkich Polaków nie zabrali. Nie? Nie. Dlaczego? Tylko osadników. A co to są osadnicy? Co to byli osadnicy? Nie wiem. Bo im marszałek, prezydent przyznał ziemię, bo oni walczyli za walczenie. No dobra, ale jak tam jechaliście do tych wagonów, to co? To dużo tych sań jechało, tak? Z całej wioski ludzie? Inne wioski nie. Tylko wasza wioska? No. A czemu tylko wasza wioska? Nie wiem. Inne wioski te nie jechali. Aha, czyli w tym wagonie? Z naszej wioski zostawiali jeszcze kilku. A dlaczego? Bo to nie byli osadnicy. Mhm. Tylko takie zwykłe. To ich pozostawiali. Ich nie wywozili. Czyli tylko osadników zabierali, tak? No. Ale to tylko z waszej wioski, czy jeszcze byli inni w tym wagonie? Innych chyba nie, tylko nasze. To ile ludzi było w tym pociągu, w tych wagonach? Dużo? Jak my jechali? Tak. Najpierw zebrali wszystkich saniami i zawieźli do szkoły. Aha. W szkole ulokowali, jakiś czas byli w szkole. A gdzie ta szkoła? W jakiej miejscowości? W Podzamczu. Aha. I później co? Na drugi dzień do wagonów, czy nie? Czy ileś dni w tej szkole byliście? Ja jeszcze nie pamiętam. No. Chyba do wagonów. A Radziwiłowa nas wieźli. Z Podzamcza do miasta Radziwiłów. Tam było takie główne miasto. Wszystkie Polacy się zjeżdżali tam. Ja pamiętam na występ do szkoły. I to ja jeździłam też. Nauczyciele byli polskie. A u nas ten, co dokształcał Tadeusza i Zochę, to się nazywał, jego zamordowali Ukraińcy, tego, że Polakom pomaga. Zapomniałam, jak się nazywa, a kiedyś widziałam. No ale to w którym momencie był ten konflikt z Ukraińcami? No bo tutaj mówisz, że wywieźli was saniami w sumie grzecznie. A gdzie był ten konflikt z Ukraińcami? Nie było. No to czemu mówisz tak, że Ukraińcy byli agresywni? W którym miejscu, w którym momencie? Nie wiem. Tego, że osadniki byli. No tak, ale gdzie był problem z Ukraińcami? Mieliście problem z nimi? Nie, tak nie mieliśmy. Rząd miał, a my nie No ale mieli. to w tym układzie, gdzie były te represje ze strony ukraińskiej? Gdzie były, kto miał problemy z Ukraińcami? Z Ukraińcami Polacy na naszej wiosce żyli bardzo dobrze. W kumy chodzili jedne do drugich, Polacy do Ukraińców. No to gdzie się objawiła ta agresja ukraińska? Jeszcze jak żeś
A była tam wioska ukraińska. Nie, nie o to mi chodzi. No bo mówisz, że Ukraińcy źli, ale czemu źli? Dlaczego źli Ukraińcy byli? Dlatego byli źli, że Polaków mordowali. No ale gdzie mordowali? U was na wiosce? No nie naszej, ale zaraz ja sobie przypomnę. Bandera. No tak, ale gdzie to były te morderstwa? Nie, wiem, że Bandera namawiał wszystkich Ukraińców, żeby wolną Ukrainę zrobili. No rozumiem, ale to gdzieś blisko was były te mordy? Blisko waszej miejscowości? Nie, tam nie było. Czyli u was tego nie było akurat? Nie. Czyli to słyszałaś gdzieś, tak? Od kogoś? W naszej wiosce nie mordowali nikogo. Dopiero jak my wyjechali, to kilka zostało, ale to nie ustawniki, tylko takie zwykłe. Mhm. Zostali i ojca i matkę w nocy zaraz zamordowali. To panie Zinkowskie się nazywają. W nocy zaraz. Kto? Jak się nazywali? Uciekali, w nocy uciekali, bo widzieli, że już powywozili, to uciekali gdzieś, do miasta uciekali. Do Radziwiłowa uciekali. A ich rodzina jedna się nazywała Zienkowskie, chłopcy uciekli, a rodzice nie uciekli. I ich zamordowali w korytarzu, w sieni. Rozumiem. A ile, no jak do wagonów żeście wsiedli, to co, karmili was czymś? Dawali chleb. Mhm. I tymi wagonami gdzie jechaliście? Nie wiem, jechaliśmy gdzieś. Najpierw żeśmy jechali. Nie pamiętam, wiem, że jechaliśmy po miastach. Długo jechaliście? A jeszcze nie pamiętam. Ale ile? Jeden dzień tym pociągiem? Ja gdzieś tutaj mam napisane wszystko, ale gdzie? I gdzie was zawieźli tymi wagonami? Wagony już na nas czekali. Tak. I biednych ludzi jak bydło do tych wagonów ganiali. No i gdzie was zawieźli? I wtedy wieźli nas, mam zapisane, do Rosji już. Mhm. Czyli długo musieliście jechać? Długo jechaliśmy. Morzem Arańskim też jechaliśmy. Mhm. A Mudarią jechaliśmy. No i dokąd żeście dojechali? Gdzie? Dokąd dojechaliście na końcu? Ale zawsze gdzieś... Zawsze gdzieś nas zawieźli. No tak. Wieźli całą gromadę, to powyładowywali, żeby czekać, czekali. Ja ten muszę zeszyt poszukać. Tam ja mam wszystko zapisane. Czekaliśmy i później podstawili albo wagon, albo statek. A na statku to jechaliśmy 2 tygodnie. Morzem Aralskim. Mhm. To tak było napchane jak śledzi. No i co, czym karmili na tym statku? Jak? Czym karmili na tym statku? Niczym nie karmili, tylko każdemu dali naprzód ryby i chleb. Mhm. Więcej nic. A woda była w zbiorniku. Bo jak morzem żeśmy jechali, to morze zielona, taka woda i słona. A kto was pilnował na tym statku? A jakieś byli soldaty. Ale byli grzeczni czy nie? Bardzo grzeczni. Zaprzyjaźnili się z polskimi takimi starszymi dziewczynami. A powiedzieli wam, dokąd jedziecie? Nie, to nie mnie, on z tymi starszymi. No tak. Było tam dwóch. Ze starszymi rozmawiali, a nie ze mną. A co tam pamiętasz z tego statku? Co tam było ciekawego na statku?
co tam była. Duży statek? No, bardzo duży. Teraz ci pokażę. Na statku byli... O! Wszystkie to byli na statku dziewczyny. Na tym jednym tylko. Tak. To pamiętam. Masz zdjęcie? I to zdjęcie. Pokaż. Jeden chłopak był. To na statku wam zrobili zdjęcie? Nie na statku, tylko ten cały zbiór był. Jak koło statku. O, a to moje było zdjęcie i Zocha. To widziałeś? To Zocha i ja. Przed wyjazdem. Tuż przed wyjazdem, tak? No jeszcze przed wyjazdem. Zocha była w szóstej klasie. Czyli to jeszcze na terenie Ukrainy. I to też nasze wszystkie osobniczki, wszystkie. Te, co wyjechali. A to nasz ksiądz. Ten pierwszy. To jest ksiądz. To jest jego, tego matka, to jest Żurawski. Cała wioska, calutka, może tam gdzieś ktoś uciekł, nie? Przez Żurawska została nasza. Mama była na tej samej wiosce, co palili. Spalili tę wioskę, tego Żurawskiego księdza. I on poszedł tego na księdza. Bo on sam jeden, tylko z wioski liczył, że sam jeden został. A on tam gdzieś, może gdzieś ktoś uciekł. Od karabin maszynowy nastawili i tak w koło cieli. Ot, to jego matka i on, ksiądz. Ksiądz, tak? Tak. A jak się nazywał? Żurawski. Tam jest napisane, nie? Zobacz, przeczytaj. Chyba jest. On jeden został. Nie, jeszcze jego brat został. Jak wystrzelali wioskę, to cała wioska była schowana w stodole. Wszystkie. I te ocaleli. Teraz przyrównać nas, nie? Mm-hmm. A co to za książka? Jak? Co to za książka masz? Co? To ta twoja, nie? Dziewczynki z Wołynia. Czytałeś? Nie. A ciekawa, jak... Jak nas wyburzyli nawet jest w tej książce. Ale to o was też jest wspomnienie? O naszej wiosce. A ty tam coś pisałaś akurat do tej książki? Zaraz. Tu w tej książce. O, tu będzie. Stepan Bandera rządził tym. Wtedy podpisałam. Bandera taki był ważny. Ale w tej książce są twoje wspomnienia, czy nie? Są jednej kobiety tej. Czyli twoich tutaj nie ma? Nie. Bo twoje też były w jakiejś książce, tak? To Halina ma. Mhm. Nawet jest. O, tu jest. Z Ameryki pouciekali do Wołynia. A zdjęcie. To coś jest z Wołynia, to sieroty już nie mają nikogo tutaj. Ich rodziców zamordowali, a oni jeszcze zostali. I oni w domu dziecka. W Wołowie, w Polsce. Te dzieci, sieroty.
No a tam jak żeście przyjechali tymi wagonami, później statkiem, to gdzie was ulokowali? Tak, żeśmy, jak nas rozwozili, to gdzie my nocowali, tak. Dawali po tych uzbekach. Aha, do różnych rodzin? Do innych rodzin dawali nas. A i taka była heca. My do nocników sikamy, nie? I tam nocnik stał, gdzie my żeśmy spali. No. I my wzięli ten im nocnik. I oni sikali, a my wzięli, nie wiem co my robili w tym nocniku. Te uzbeki na miejscu. Co oni robili? A krowę doili. A my żeśmy srać chodzili w nocy. Stał nocnik, Polacy chodzą załatwiać się do nocnika, nie? Na dwór nie wychodzą. To my do nocnika się załatwiali. No i ile czasu u tych Uzbeków mieszkaliście? Jak? Ile czasu u tych Uzbeków mieszkaliście? Z Uzbekami? Tak. A Uzbeki byli bardzo dobre ludzie. A oni inaczej jedzą, inaczej chodzą ubrane. No ale to tylko u nich mieszkaliście, czy jeszcze gdzieś indziej? O, po całej Polsce prawie. Nie, nie, tam jak żeście zajechali, to tylko u jednej rodziny mieszkaliście? W takiej szkole bardzo dużej. Nie, sala duża, bardzo duża sala. I bardzo dużo ludzi? Bardzo dużo, cały wagon. No i tam ile czasu żeście spędzili? Już nie pamiętam, ale byliśmy jakiś czas i podjechali arby, oni mają nie wozy, tylko takie te duże koło dwa. Przyjechali te arby i pozabierali rodziny. Ja pamiętam, osłami nawet przyjechali. Biedwodnym chyba jeden przyjechał. Przyjechali do siebie, zabierali. I co, i każda rodzina u jakiejś rodziny uzbeckiej mieszkała? No, dostała jakieś mieszkanie. Wy też tam mieliście mieszkanie? No. Jakie, jak to wyglądało? Ale takie byle jakie mieszkanie, takie niskie, bez dachu, proste. Tam siedzą na ziemi. Jedzą z jednej miski te Uzbeki, mają takie, ale duże drewniane miskę, takie duże drewniane miskę, jedną. I jak barana zabiją na święta, to w tej misce postawią na środku w mieszkaniu i w koło posiadają rodzina i rękami je ryż i baraninę rękami jedną. A co wy tam robiliście? Co rodzice robili? A zależy gdzie. Pracowali? No. Gdzie? Zależy gdzie. Wiem, że byliśmy raz wełnę. Zwaliśmy bawełnę. Bawełna rośnie. I my żeśmy rwali z tych, jak dojrzała też z tych szypułek. To była nasza robota. A to u kogoś pracowaliście? No, nie, państwowe. A chłopak jeden mówi tak do siostry. Sami byli, matka ich zostawiała, a oni sami byli w mieszkaniu zamknięte na 8 godzin. I on, jak matka przyszła, pierwsze wypłatę im przyniosła, to ja z Zochą byłam u nich, u tych dzieci, Borys i Elka. On mówi tak, Ela, nie pij wody, tylko kisłe mąko, bo my już bogate stali. Jak już jedne pensje przyniosła matka tylko. A bo ojciec był w wojsku w Polsce.